O, zatrułem go. Super. Żebym tylko siebie samego nie zatruł, kurczę. Ale... ma. Na szczęście wiatr wiał nie w tą stronę, co trzeba. Czemu on teraz podchodzi do wody? Wow. Dobra. Nie trafił. Teraz drewniak. Wow. O, mam jeszcze jeden kij baseballowy. A, znowu za wysoko. Kurczę. O! No cóż. Efekt się liczy. Dziwna nazwa drużyny. Regal Mafia. Dobra, okej, okay, teraz jest ten moment. Widzicie? On strzelił w cegłę. Cegła stała przy drzwiach, więc drzwi się po prostu przestrzeliły, dziura się zrobiła i mogę wejść do środka. A jeżeli zobaczycie na radar, to zobaczycie, że tam w środku są skrzynki. I to skrzynki z takimi brońmi, że... no po prostu... wow. Warto tam po prostu zajrzeć. Okej, okay, tu się zrobiła dziura w murze, więc przejdę przez nią. Dobra, zostało ich jeszcze, o ile dobrze widzę, 5. Teraz cegła. To teraz, no po prostu wejdę. O, widzicie? Tutaj w środku, gdzie był easter egg w kampanii, tutaj są dwie skrzynki. I w niej jeden betonowy osioł. No i jedna owca. Tak, żeby nie było zbyt fajnie. Dobra. Okej. Okay. Niezły lot. W wykonaniu Devcoma. I 108 obrażeń, i śmierć na miejscu. Dobra, zostało 4. Z czego jeden jest... no, ma jeden punkt energii. Dobra, teraz tylko mi, żeby nie zabił drewniaka, nie zabił. Tak, bo teraz planuję zrobić tak. Plecak odrzut rakietowy, kurczę. Nie odrzutowy. No, chociaż jedno to samo. Dobra. Ognista pięść. Wow! Cóż za lot. Czyżby podwójne te? Podwójna skuteczność walki wręcz? Możliwe. Chociaż przy baseballu tego jakoś nie zauważyłem. Tak, zostało 3 na 3. Ale my mamy mniej energii. No ale to się zaraz zmieni. Dobra, teraz Dennis. O, tędy mogę wejść. Mogę wejść. No, mogę wejść. Dobra. Bez zbędnych fajerwerków bazooka. No, trafione, ale jednak nie z pełną siłą. No, 32. King Diamond, King Chesh i King Warley. Jak można było spudłować w takiej sytuacji? Nie wiem. O, i teraz apteczka się to pojawia. Kiedy mnie tam nie ma, wielkie dzięki. Tak naprawdę to ja mam plecaki rakietowe, więc zrobię z nich teraz dobry użytek. Dobra, nie chcę zrzucać, chcę po prostu puścić. A, podskoczyła. I to znowu w takim momencie, w którym nie powinna absolutnie podskoczyć. 61. Chociaż nie jest tak źle. Mam jakieś 2 razy tyle, ile on ma energii. No, bardzo mi pomaga ten pancerz. No i tak trafił, a tak nie mógł trafić.
Widzicie? On trafił prawie centralnie w Denisa, a tylko 12. Odjęło. Wow. Pełno tu apteczek. Ale nie będę ich brał. Plecak rakietowy. Wow. Niezłe odbicie się. Okej, teraz troszkę tutaj tak. Znowu spróbuję pokombinować. Pięknie. No i widzicie, śmierć. Teraz osłabię tego. I od razu mówię, wiem, że mógłbym zabić tamtego, Kinga Warleya, ale po pierwsze nie miałem czasu, a po drugie, po prostu jeżeli osłabię tego, to będzie później mi go łatwiej zabić. Jednym strzałem każdego mogę teraz załatwić. Czyli praktycznie dwie kolejki i cyk, sprawa załatwiona. Dobra, bazooka jeszcze raz. Piękny strzał. To muszę powiedzieć. Ale tylko odjęło grosze. Dobra, ostatni plecak rakietowy, ale spożytkuję go dobrze. A przynajmniej spróbuję. A, mam strzelbę, więc troszkę go jeszcze podręczę. A, to... Aha. No nie jest tak pięknie. Trafiłem. Uruchomiłem jeszcze minę, kurczę. Ale dobra. Dobra, został już tylko tamten jeden z jednym... nędznym punkcikiem energii, kurczę. Jak nie mogę wymówić punkcik. Wow, wszyscy moi w rzędzie się ustawili. Pięknie. Załatwię robotę za mnie. Dziękuję serdecznie. Przypomniał mi się pojedynek z Wormsów 3D, kiedy komputer skoczył do wody pod koniec. Po prostu załatwił sprawę znowu za mnie. Sukces, tak. Ostatni rzut okiem na zniszczony teren. Tak, déjà vu. Niedawno film był déjà vu. Nie wiem, czy oglądaliście na jedynce. Dobra. Kolejny pojedynek z głowy. Zostały jeszcze trzy. Czas na pojedynek ósmy. I jak widzicie, przeszedłem go dosyć szybko. No, to jest dosyć krótki pojedynek. Wóz albo przewóz jednakże. Bardzo łatwo w nim zginąć, to muszę wam powiedzieć na pewno. Wróg dysponuje w nim, no, dosyć się liczącymi brońmi. Na przykład ja widziałem święty granat ręczny i bombę bananową. Zacięty pojedynek. Lepiej, żebyś był w szczytowej formie. I jak najszybciej pozbył się tej zgrai. Potrafisz chyba poradzić sobie z tymi żartownisiami? Hej, nie trzęsiesz się, prawda? Ty kłamliwa świnio, wow. Mocne słowa. Do dzieła! Niech gra nas nie obraża, proszę. Dobra. No, my też mamy dosyć dobre bronie. Dobra. Najpierw pan Alfred. Tak, ja nie celuję prosto w niego, ja chcę go po prostu odrzucić i wrzucić do wody, bo po prostu oni mają 150 punktów energii i zabijanie ich to po prostu strata czasu. O wiele wygodniej wrzucić ich do wody. O, ładnie się ustawił. No a jak widzicie, nie warto próżnować, bowiem wróg jest dosyć celny. Dobra, teraz Denis. Wow, nie mam jeszcze plecaka, ale mam miksturkę. Tak. Wow! Znowu fraps. Chcę mi koniecznie podpaść. Dobra, do wody. Harold wybiera się na ryby. Harold.
No nie wiem, czy oglądacie taki serial Wyspa Totalnej Porażki. Tam jest Harold taki, kurczę. Musiało mi się skojarzyć. Alfred Nobel, Harold. Kto tam jeszcze? Artur. Ten oto krągłego stołu. Z Wormsforts. No dodatek. Dobra, mam plecak. A jakby tu jego przyskrzynić? Nie mam już plecaka. Kurczę, czas się kończy. A, tam dobra. Rozłuka. Niech tam stracę. No, centymetrów zabrakło, aby poleciał do wody. No wow. Dobra. O, superowce. Okej. Uff, już się bałem. Brytyjski akcent, taki sar. O, cegła stoi na tym samym piętrze, co ci tutaj. Tak więc, no... Geralt. Do zobaczenia. Fajnie. Udało się mi, no, wepchnąć go w tą taką nie wiem, przeręble to raczej nie jest taką, no, jakby, wiecie. Odstęp między dwiema wyspami. Dziwny ruch. Nie wiem. Baseball. Ognista pięść. Tak, ale... Mina? A. Okej. Zero pytań. Pomyślmy nad naszymi możliwościami. Znowu centymetry. Kurczę. No czy ja wiem, czy takie amazing? Dobra. No, mówiłem, bomba bananowa. Będzie bolało. Jeszcze Dennis. Nie, Dennis nie oberwał. Czy oberwał poleciał? Nie, nie oberwał. Okej, jest dobrze. Tutaj trzeba uważać. Podziurawiony teren. Dobra. Ale po przeciwnych stronach barykady stoję. Co? Jakim cudem on jeszcze dycha? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Teraz mam, nie wiem, jakieś 90% pewności, że przegram. Więc wiecie co? To właśnie to. Tylko tym razem bez takiego owalania się po kątach. Brzydko mówiąc. Dobra, tego już nie chcę oglądać. Może na początek zajmę się Geraldem.